I rip rock and gravel when I time travel. My rhymes blood shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. We're in a 360-degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Rubber overdose and I'm in a zone. Mnóstwo emocji, niebezpiecznych trików, wysoki poziom adrenaliny, a wszystko okraszone znakomitą muzyką. Tak było w piątek, 21 sierpnia, na Kraśnickim skateparku, który tego dnia opanowały deskorolki i BMX-y. For the future birth on the earth, they grow up from the stem of my pen to exert energies that revert from its natural source. In reverse, I take the opposite course to avoid the steroids they inject to my record. Cause the style, it's the style they neglected by the natural physique on my way to the mental peak. That's when I flip the let my lyrics leak as the mountain grows steep. I take one last look and take a giant leap. BMX and Skateboard Day Kraśnik to zawody dla miłośników ekstremalnej jazdy na desce i rowerze. W tegorocznej imprezie wzięło udział około 40 zawodników. Przyjechali oni nie tylko z powiatu kraśnickiego, ale również z województwa lubelskiego, a nawet z Gdyni. Zawodnicy musieli wykazać się swoimi umiejętnościami w określonym czasie. Najlepsi awansowali do finałów i rywalizowali o atrakcyjne nagrody. Rozegrano również konkurencję na najlepszy trik oraz najwyższy skok. Konkurencje mamy takie jak najlepszy trik, najwyższy skok, najwyżej wykonany obrót o 180 stopni. Do tego mamy przejazdy, czyli zawodnicy w ciągu półtorej minuty pokazują najlepsze triki, jakie potrafią. To jest wszystko punktowane i na tej podstawie sędziowie wyłaniają finałową dziesiątkę. Biorę dzisiejszy w zawodach udział. Myślę, że konkurencja jest dość spora. Przyjechało dużo osób z całej Polski. Są osoby z Rzeszowa, z Gdyni. Przyjechali ponad 500 km pociągiem, żeby do nas dojechać. Mam nadzieję, że w następnym roku też się takie zawody odbędą i będzie frekwencja tak samo duża jak w tym roku. No i w tym roku jeszcze mamy dodatkowo scenę, koncerty i moim zdaniem wszystko jest pozytywnie. Let's vibration shot save you now. Since tonight, the lights will see lunatics go down the streets and roar. They won't find a way to back with you. Just say it to me. I'm not. No ja ogólnie jeżdżę od 7 lat na BMX-ie. No, zacząłem troszkę późno, bo miałem 18 lat, no ale troszkę można powiedzieć, że daję radę. Mam kilku sponsorów, no i jakoś to ogólnie idzie powoli do przodu. Kiedyś potrafiłem spędzać nawet po 8-10 godzin na skateparku, wychodząc rano, wracając aby na obiad i tyle. A teraz to staram się wychodzić przynajmniej raz dziennie, przynajmniej ze 2 godziny, żeby pojeździć. No. Zaraziłem się tym, bo zobaczyłem kiedyś chłopaka jeżdżącego gdzieś tam
po mieście, no i sobie tak pomyślałem, że też bym chciał tego spróbować. Zacząłem do troszkę większego roweru, skończyłem na takim, jak teraz jeżdżę. Czy nasz skatepark trzyma poziom? No ogólnie skatepark trzyma poziom, jedynie brakuje czego tutaj u nas, to oświetlenia. Osoby, które na przykład pracują jesienną porą, mają już wyłączoną jazdę tak naprawdę, bo jeżeli kończą pracę o godzinie 17, no to jest już ciemno. I tak naprawdę ja już porą jesienną już nie pojeżdżę na tym skateparku niestety. No i często jest tak, że jeżdżę do Rzeszowa, ponad 100 km, bo tam jest oświetlenie do 12 godziny i mam okazję nawet pojechać te 2 godziny, przejechać, ale pojeżdżę wtedy. No u nas była obietnica, ale jest niespełniona niestety, nie? Ze słów Adriana wynika, że jazda na BMX-ie to nie tylko sport. To przede wszystkim styl, życie, swego rodzaju filozofia. A jak jest z miłośnikami deskorolek? Pracuję do godziny 16 i mimo to mam czas na deskę, mam czas na znajomych, na kumpli, z którymi właśnie się spotykamy. I to nie jest tak, że ja powiem jak kilku takich kolegów, że nie mam czasu, bo mam dziewczynę, czy mam pracę. Nie, to jest, myślę, że jak ktoś zaczyna jeździć i jest w tym tak w 100% mocno jak ja, to nie ma takiej myśli, żeby z tego zrezygnować kiedykolwiek. Zarówno ci, którzy jeżdżą na BMX-ie, jak i ci na deskorolce, zgodni są co do jednego. BMX and Skateboard Day to świetna impreza. Myślę, że jest bardzo fajne, przyzwoicie. Dużo jest ludzi i jest miło, wesoło, fajnie. Kolega Paweł komentuje i jest zabawnie, o to chodzi chyba. Zero jakiś spin i kłótni, tylko jest zabawa. BMX and Skateboard Day to nie tylko zawody, ale również wiele imprez towarzyszących. Były pokazy tworzenia graffiti, freestyle, football i street workout. BMX and Skateboard Day zorganizowała Kraśnicka Młodzież, starostwo powiatowe, które było głównym sponsorem i partnerem BMX and Skateboard Day. Impreza udana, jest duża frekwencja, a mało tych imprez dla młodzieży w Kraśniku w tym roku. Właśnie to było inspiracją, że rzeczywiście młodzież w Kraśniku miała bardzo mały wybór w tym roku, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć tą imprezę i to był dobry krok, bo widać, że jest bardzo duże zainteresowanie. Jest młodzież też spoza Kraśnika, są zawodnicy z województwa lubelskiego, spoza województwa lubelskiego. Doskonała impreza i gratuluję organizatorom. Myślę, że to nie jest ostatnia nasza pomoc w takich inicjatywach. Głównym pomysłodawcą imprezy jest Max Bratko. Zawody organizujemy na skateparku, w tym konkretnie miejscu, od 2009 roku, czyli od momentu, kiedy ten skatepark powstał. W tym roku deskorolki i rowery, z tego względu, iż są to dość popularne, najbardziej popularne w Kraśniku, zaraz no, można powiedzieć teraz po hulajnodze, lecz hulajnoga już miała swoje zawody, o ile dobrze pamiętam, miesiąc wstecz. Jest zapotrzebowanie na takie imprezy. W tym roku miasto, może ze względów budżetowych, nie wiem, pewnie tak, zdecydowało się na to, by impreza taka jak Regenite, która była bardziej dedykowana dla młodzieży, że nie będzie się odbywać, więc postanowiliśmy, że tą imprezę tutaj na skateparku rozbudujemy trochę, dodamy do tego koncerty. Koncerty odbywały się na scenie ustawionej w pobliżu skateparku.
tej samej scenie wręczano również nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji. Tu wielkie pokłony dla Starostwa Powiatowego, które zgodziło się zorganizować tą imprezę z nami, które nam pomogło. Naprawdę, nikt nie musieliśmy się prosić, rozmowa była krótka, rzeczowa i mogliśmy zorganizować zawody. Max tu wiele podziękowań przekazał, ale ja chciałem pogratulować, bo tą imprezę przygotowała sama młodzież i serdecznie im za to gratuluję. Naprawdę warto zainwestować te pieniądze, żeby zobaczyć, jak świetnie można przygotować imprezę. Drżałem trochę o wasze bezpieczeństwo, ale wszystko skończyło się naprawdę bez żadnych wpadek, żadnych wypadków. Także serdecznie wam gratuluję i mam nadzieję, że to nie jest nasza wspólna ostatnia impreza. Miłej zabawy życzę. W kategorii BMX najlepszy okazał się Mateusz Zięba z Kraśnika. Drugie miejsce przypadło Adrianowi Sendykowi Kraśnik, a trzecie egzekwo zajęli Rafał Czaja Kraśnik, Jaromir Stromski, Gdynia i Konrad Kowalski Kraśnik. Przyznano także nagrodę za Best Glebę Bartek Stelmach Miłgoraj, Best Trick Jaromir Stromski Gdynia, Biggest Bunny Hop Adrian Sendyk Kraśnik. Najlepszym zawodnikiem do lat 16 okazał się Szymon Szubartowski ze Stróży. Wśród deskorolkarzy brylował Robert Breś z Zakrzówka. Drugie miejsce przypadło Dawidowi Czelejowi Lubartów, a trzeci był Mateusz Tuzimski, Świdnik, którego wyróżniono także w kategorii Best Trick. Człowiek trzeba się realizować, umieć dopasować, czysto politycznie. Tracimy dystans, w pogoni istnieje szybciej. Myślimy, że możemy więcej, zamiast robić to, co podpowiada serce. Jakość i ilość, tym szalonym będzie zgubić równowagę, może najprędzej. Tyle do przodu, olej, konsekwencje. Gdy lub chciało, mają związane ręce. To żaden sekret, że na państwówce musisz mieć układy, żeby osiągnąć sukces. Ciągły pośpiech, powodów można mnożyć. Dbaj o zdrowie, żeby starość dożyć. Nie słucham porad, wycieram dłonie z tuszu. Śpiewają mi 100 lat, dzień jubileuszu. Zgodzamy kluszu, ja tak od zawsze. Przyciąga ludzi, to co najciekawsze. Nadgórliwość niejednokrotnie wykańcza się. Jest pustoszenie, nic nie przerańcza. Pójdź, pogaśnie ktoś zaśnie na wieki. Spoczywa spokoju na dnie nocy rzeki. Tracą wartości zgromadzone dobra. Taka kolej rzeczy, rzeczywistość podła. Nie jeden się poddał, nie musiał odkulować. Swoje co przyjmości, czas pobudować. Rząd za pieniądza do reszty pogląża. Życie w pośpiechu na krzywdę wyrządza. Szybko biegną pochłonięci przez drodze. Pamiętaj, że szczęście nie